Wokół Ełku są malownicze tereny, aż prosi się, żeby wybrać się na wycieczkę rowerową. Ale co zrobić, gdy nie wiadomo którędy? Łatwo zabłądzić, zwłaszcza w lesie albo na polnych drogach, bo nie ma oznaczonego szlaku rowerowego. Taka sytuacja zdarzyła się uczestnikom kolonii. Dziewczęta wybrały się na przejażdżkę, ale nie trafiły tam, gdzie planowały. Chcieliśmy jechać dookoła jeziora, ale trochę nam chyba nie wyszło. Bo się gdzieś zgubiliśmy. Nie wiem, gdzie właściwie. Po uzyskaniu informacji zawróciły i wcale nie zrezygnowały z jazdy, bo jazda rowerem to sama przyjemność. Fajnie się rowerem jeździ, są fajne tereny, wiatr orzeźwia. Po prostu dla mnie to jest bardzo przyjemne. Bardzo lubię jeździć po takich drogach, tak jak tutaj jechałyśmy teraz lasem. Sposobem na uniknięcie takiej kłopotliwej sytuacji byłby oznaczony szlak rowerowy. I już wkrótce będzie. Powstanie on na odcinku 50 km wokół jeziora Salment Wielki. Projekt realizuje Stowarzyszenie Adelphi. Powstaje on na bazie wcześniejszej ścieżki rowerowej. Jest na mapach powiatu zaznaczony szlak. Szlak żółty wokół Salmentu Wielkiego, znaczy szlak, no ścieżka taka rowerowa, więc od tego zaczęliśmy. Potem się okazało, że trzeba to zmieniać, bo są takie odcinki, gdzie nie można wchodzić, miejsca chronione, gdzie nie może być żadnego ruchu, są jakieś tam zwierzęta, ptaki. Należało więc nieco inaczej wytyczyć trasę. Najpierw członkowie stowarzyszenia próbowali całą przejechać. Wnioski nasunęły się od razu. Ona ma duże walory rekreacyjne, jest tu pięknie, ale ja miałam takie doświadczenie, że przy wjeździe od razu z Ełku w mroz gubiłam się, bo okazało się, że są trzy możliwości i żadnego właśnie oznakowania. Czyli nie było wiadomo, gdzie jechać dalej. Mapy są niedokładne, zbyt mało szczegółowe, bo no, leśnych dróg nie ma na takich ogólnych mapach. Przygotowanie i oznakowanie szlaku poprzedzone było stosami dokumentacji, uzgodnień, wyrysów mapek. Dopiero po dwumiesięcznej pracy dokumentacyjnej można było przystąpić do fizycznego oznaczania szlaku. Tam, gdzie nie było stosownych drzew, jak na rozjeździe w mrozach, trzeba było wkopać drewniane bale. Na szlaku będzie można zobaczyć więcej niż tylko przyrodę. Cały projekt, który jest finansowany ze Starostwa Powiatowego w Ełku, nazywa się Miejsca Pamięci. I tutaj wokół tego szlaku, ukryte gdzieś w lasach, są takie stare, poewangelickie cmentarze w katastrofalnym stanie tak naprawdę. Zostały gdzieś skrzynie, cała reszta została jakoś tam rozkradziona najczęściej. Oczywiście to wszystko, co się dało sprzedać, prawda, zostało stamtąd wywiezione. Część tych cmentarzy jest wpisana nawet w rejestry u konserwatora zabytków. Rowerzyści wokół Salmentu Wielkiego będą kierowani znakami umieszczonymi na drzewach i słupach.